Marcin Krupa, prezydent Katowic, z nami teraz. Już czuję się bezpiecznie, bo wiem, że z panem się raczej nie zgubię. Nie ma takich szans, żeby się zgubić w Katowicach. Wszystkie drogi prowadzą dzisiaj do Spodka. To prawda. To widać zresztą, kiedy latamy sobie dronem nad Spodkiem. Może to jeszcze nie jest ten tłum, który za chwilę w Spodku będzie, ale to jest ten początek, kiedy kolejki się ustawiają. Ludzi, którzy są z całego świata właściwie, którzy są w każdym wieku. Przed chwilą mijaliśmy ojca z synem, którzy szli tutaj właśnie do Spodka, żeby usiąść na widowni i zobaczyć, jak wygląda niezłe sportowe e-widowisko. Dla Katowic, jako miasta, które ze swoją kopalnianą historią może nie tyle chce skończyć, ale chce pokazać, że nie tylko nią się żyje, to jest ważna rzecz. Absolutnie, to rzeczywiście jest wielkie takie wyjście do przodu, krok do przodu, pokazania tego, co było zawsze w Katowicach, bo w Katowicach wiele było przedsięwzięć jeszcze w poprzednim systemie, wbrew pozorom, związanych z branżą IT, tą, która wtedy jeszcze raczkowała, prawda, ale później się bardzo mocno rozwijała i dzisiaj mamy naprawdę taką wisienkę na torcie w postaci tego wydarzenia e-sportowego, które no, pokazuje całemu światu, jak wyglądają Katowice, pokazuje to, jaka tutaj atmosfera panuje. Szczególnie w zestawieniu Sydney, Szanghaj, Chicago, Katowice. I to tak akurat jest. Wy jesteście niezmienni, bo wspominał mi przed chwilą Aleksander Szlachetko z ESL Polska, że kiedy oni ileś tam lat temu chodzili po różnych miastach i mówili, słuchajcie, mamy coś takiego, to jeszcze pana poprzednik w swoim wieku, tak. I to nie mówię z pretensją, ale pokazuje pewną decyzję, która dzisiaj kontynuowana daje tą przewagę, że jednak coś, co jest regularne, co jest przez ileś lat, pokazuje, że to nie było efemeryczne, tylko jest przemyślanym krokiem. A trzeba powiedzieć, że ja doskonale pamiętam te czasy, kiedy była podejmowana ta decyzja. To stanęło też na tak zwanym posiedzeniu prezydentów. Dyskutowaliśmy nad tym i powiem szczerze, że ja, będąc znacznie młodszy, zastanawiałem się nad tym, czy to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Czy aby Intel Extreme Masters... Kto to zrozumie, czy co? To właśnie, kto to zrozumie? Czy to przyniesie oczekiwany zysk PR-owy, zysk taki, powiedzmy, dla społeczeństwa naszego miasta? Oczywiście w pierwszym słowach, kiedy się dowiedzieliśmy, że taka propozycja jest, no to każdy myślał, no jakiś dom kultury, prawda, mała sala, super, ekstra będzie, nie ma... A to by było piękne, gdyby w domu kultury to zrobić. Myślę, to idealna rzecz. A tu takie hasło, my potrzebujemy Spodek. Wow, Spodek na gry komputerowe. Kiedy go zapełnicie? No, dajcie spokój. No i to już od pierwszego wydarzenia miało ogromny sukces, bo nie przypuszczaliśmy wtedy, to było około 70 tysięcy wejść do Spodka. Około 40 tysięcy uczestników tego wydarzenia, więc to już i tak dla Spodka to jest 4 razy jego pojemność. Więc to naprawdę było wielkim, wielkim wydarzeniem. No ale oczywiście przez budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego rozwinęliśmy żagle i teraz mamy imprezę nie tylko e-sportową, ale też takiej branży IT, właśnie, expo. To co jest, myślę, ważne w kontekście miasta, że tu nie przyjeżdżają tylko ci młodzi i nie tylko młodzi gracze, ale przyjeżdżają też firmy, które widzą, że w e-sporcie są duże pieniądze, jest ogromna przyszłość, że trzeba zdążyć na ten pociąg, który dosyć szybko jedzie. Tak, dokładnie. Tutaj naprawdę cała branża przecież IT się rozwija błyskawicznie, można powiedzieć. I tutaj każdy przestój to jest tylko cofanie się do tyłu. I my też jako miasto staramy się podążać za tym nie tylko poprzez organizację tego wydarzenia, ale przede wszystkim poprzez ściąganie kolejnych firm, ważnych firm branży IT do miasta. To nie tylko już teraz outsourcing, ale też i kwestie produkcji właśnie gier, całego tego rozwoju branży około e-sportu, bo przecież to, co się dzieje, transmisje na świat, przygotowanie sceny i tak dalej, i tak dalej, no to są elementy, które naprawdę trzeba doświadczyć, trzeba je przepracować, żeby one były zapięte rzeczywiście na ostatni guzik i miały ten efekt, który dzisiaj mamy w Spodku. No i szczególnie, myślę, że to nie jest mała scenka i że tutaj te efekty muszą być naprawdę spektakularne, bo też tego może też kiedy dzisiaj zaczynaliśmy, jeszcze Spodek był puściutki, ale ta scena robi naprawdę wrażenie. Kiedy wyobrażam sobie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi siedzące tam i reagujące na to, co widzą na komputerach graczy, no to równie dobrze mogę sobie wyobrazić, jakby wyobrażam sobie jednocześnie Stadion Narodowy, na którym właśnie Polska strzela gola Niemcom. Taka jest atmosfera właśnie podczas e-sportu i to jest coś wspaniałego. W szczególności, że to też dotyczy właśnie większej grupy młodych ludzi, ale nie tylko właśnie, tak jak pan redaktor zauważył, są ludzie w nieco bardziej poważniejszym wieku, ale powiem taki przykład, na przykład pan
panem premierem Jerzym Buzkiem. Co roku odwiedzamy Intellectual Masters, towarzyszę mu w tym zwiedzaniu. Jesteście znanymi Counter-Strike'owcami, także to ja słyszałem, o Buzku legendy krążą. To rzeczywiście tak było. Nie jednego tam zastrzelił. Powiem szczerze, że konkurowałem, ale nie w Counter-Strike'a, tylko na symulatorze Formuły 1. No i oczywiście tutaj za żarty jak najszybciej do mety dojechać. Na jednym zakręcie wyleciałem prosto czołowo w bandę, skończyła się moja jazda. A, tak, burzek, a pan premier delikatnie do mety dojechał. Czyli to jednak maraton, a nie sprint. Tak jest, tak jakby jest. Nie było. Natomiast zastanawiam się, bo dla was tak, marketingowo, PR-owo to jest oczywiste, ale zostawiają jakieś pieniądze ci, którzy tu przyjeżdżają, a wiemy, że to są ludzie z całego świata. Tak, to są ludzie z całego świata i to mamy doskonale zobrazowane. Właściwie można powiedzieć, że ten biznes turystyki biznesowej rozpoczął się właśnie u Intellectual Masters. I tutaj przeanalizowaliśmy koszty i kwestie pozostawiania pieniędzy przez poszczególne osoby w mieście. To wychodzi mniej więcej tak, jeżeli ktoś na jeden dzień przyjedzie, to jest 150 zł. Ale jeżeli ktoś zostaje więcej niż jeden dzień, wliczając oczywiście w to dobę hotelową, to jest około 650 zł średnio. I mimo, że to jest często młody gracz, jego stać na to, żeby podróżować i zostawiać te pieniądze, tak? Tak, to jest też ciekawe spostrzeżenie. Nie wiem, czy to rodzice sponsorują, czy te osoby posiadają własne oszczędności. Na pewno zgodę rodziców na to, żeby tutaj przyjechać. Natomiast powiem taką sytuację, znów kolejną, którą miałem okazję doświadczyć w Norwegii, gdzie wieczorem w restauracji fast foodowej kupowałem coś do jedzenia i młodzi ludzie zauważyli, że człowiek nie z ich środowiska, zresztą ja byłem jeszcze z kolegą, zadali pytanie, skąd jesteśmy, tak? No, że z Polski, a dokładnie gdzie z Polski, z Katowic. Jeden mówi, Intellectual Masters. No to naprawdę to jest coś, co jest takim miodem na uszy i na serce, kiedy człowiek się dowiaduje od młodych ludzi, którzy przecież mają różne zainteresowania, że wiedzą, gdzie jest Polska i wiedzą, gdzie są Katowice. To jest najważniejsze dla nas. Tak jak mówię, Sydney, Szanghaj, Chicago, te miasta się zmieniają, Katowice trwają. A to nie jest tak, że tego typu imprezy dla miasta, które się na jakąś imprezę zdecydowało, że jednak to powinno się częściej zmieniać, tylko a nie trwać tak długo? Jak to jest? Ja myślę, że właśnie ta cykliczność, o której pan redaktor mówił na samym początku, to jest właśnie wartość. Ten klucz do sukcesu i wartość. Ta impreza stała się taką imprezą przykładową dla wielu innych organizatorów tych imprez. I dzisiaj się mówi i porównuje inne imprezy w świecie właśnie do tego, co się dzieje w Spotku. Zróbcie to tak jak w Spotku. Zróbcie to tak jak w Spotku. I to jest fajne. I tu prawdopodobnie nadajemy nowe trendy dla e-sportu w sensie organizacji samych rozgrywek. I myślę, że to jest fajne. I to się podoba. Co najważniejsze, o czym świadczą tłumy ludzi, którzy przychodzą na te wydarzenia. Zeszły rok 170 tysięcy. Powiem tak, że fajną taką rzecz zauważyłem, bo organizatorzy skrupulatnie zawsze zliczają, ile tam minut, prawda, zostało przez kibiców przed komputerami spędzone i okazuje się, że to jest 2 miliardy minut. Podobno, jakbyśmy, tak. Jakbyśmy to... W ogóle, jak ja słyszę dane, 20 milionów ludzi oglądało to wszystko i siłą rzeczy oglądało, więc nawet komentatorzy sportowi wspominają, gdzie są, więc te Katowice krążą po całym świecie w fajnym wydaniu. Tak, tak, ale jakbyśmy to zebrali w jedną ciągłość, to jest 4000 lat, jakby ktoś przed jednym telewizorem, prawda, czy jednym monitorem. Ekwiwalent reklamowy nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, dokładnie. Natomiast w którą stronę to pana zdaniem powinno się też rozwijać, żeby mieszkańcy rozumieli, co tu się zadziewa, żeby mógł pan na tym, krótko mówiąc, jako szef miasta, korzystać bardziej? Tak, przede wszystkim to jest kwestia rozwoju całego tego biznesu około e-sportowego. To na tym nam najbardziej zależy. Czyli tutaj, żeby to nie było raz do roku, tylko żeby trwało dłużej. To trwało trochę dłużej. To już się tak dzieje, bo jest przecież cała arena ESL-owska, na której się niemalże codziennie toczą różne rozgrywki w e-sporcie. To jest w Katowicach. Nie było tego w Katowicach, już jest. To bardzo robi wielkie wrażenie, jeżeli się przyjdzie do tego studia. Natomiast tutaj jeszcze potrzeba nam tego większego takiego kroku do przodu, czyli na przykład większej współpracy z Intelem poprzez organizację na przykład tutaj jakiegoś ośrodka badawczo-rozwojowego dedykowanego sportowi. I tutaj rozmawiamy z Intelem i niewykluczone, że może coś z tych rozmów wyjdzie fajnego. To dobrze, że pan mówi, bo za chwilę szef Intela Polska będzie naszym gościem, to podpytam.
warto, bardzo nie, proszę. Nie, no nie działają, bo w tym sensie, że jeżeli... Proszę namówić przede wszystkim, że warto. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko czy... Bo dzisiaj też, jak słyszę historie różnych firm, oni bazujących na IT, że oni muszą mieć oddział na przykład w Toruniu, bo tam jest bliżej do specjalistów, muszą mieć oddział w Krakowie, nie mogą zbudować sobie bazy w jednym miejscu i namówić wszystkich, żeby tam przyjechali, bo ludzie, którzy pracują w branży IT, oni trochę inaczej podchodzą do tego zawodu. Oni mogą to robić w domu i pracować dla San Francisco, mogą to robić w Katowicach i pracować dla Katowic, ale wcale nie muszą, więc to jest o tyle trudniejsze, żeby ich zatrzymać. To jest racja, rzeczywiście tutaj to doświadczamy, że cała branża IT dzisiaj opiera się, może nie w większości, ale w znaczącej części na tej domowej pracy, przed komputerem, obsługi różnych systemów dla poszczególnych klientów. To może też dobrze, natomiast nam zależałoby na tym, żeby jednak rzeczywiście to środowisko przyprowadziło się do Katowic, bo tu jest atmosfera e-sportowa, tu jest atmosfera IT. Na tym by nam najbardziej zależało. No i w tą stronę staramy się działać. To już nie będę mówił o rozwoju mieszkalnictwa, o tej powiększającej się non-stop bazie hotelowej, ale to są właśnie elementy, które powodują, że przyciągamy tutaj mieszkańców, a się staramy się przyciągać, różnie z wynikami wychodzi. To jest niestety problem chyba wielu miast w naszym kraju. Czyli można powiedzieć, że Katowice zamieniły szyby kopalniane na klawiatury? Tak, spokojnie można tak powiedzieć, bo to rzeczywiście widać niemalże gołym okiem. Te wieżowce różne, które powstały tutaj, to są biura, prawda? W tych biurach pracują ludzie przede wszystkim w branży IT, a więc to daje określony naprzodku, tak jest, naprzodku i nie zjeżdżają w dół, tylko wyjeżdżają teraz do góry. Może nie 300 metrów jeszcze, ale... No właśnie, z ogromnym szacunkiem o tych, którzy pod ziemią robią najtrudniejszą robotę świata. Tak. Natomiast myślę... Nie wiem, czy to jest jakkolwiek łatwo zbadać. Czy są takie rodziny, dzisiaj wspominaliśmy sobie o tym, że są rodziny, gdzie ojciec grał, więc syn też gra i wielopokoleniowość w grze. Ale czy jest taka zmiana, że ojciec był górnikiem, a syn jest z branży IT i pracuje jeszcze w Katowicach? Jest. Tak? Na pewno jest dużo takich przykładów, bo jakby nie patrzeć, to górnictwo w pewnym okresie bardzo mocno przygasło. Mówiło się o tej branży schyłkowej, prawda, że to już jest branża, która nie bardzo ma swoje miejsce w przestrzeni gospodarki. Dzisiaj się to zmieniło oczywiście, natomiast trzeba jasno powiedzieć, że jakby te zainteresowania dzieci górników idą w zupełnie inną stronę. I może dobrze. No, świat się rozwija i też musimy myśleć o nowoczesnych technologiach, bo to jest też podstawa i też przypuszczam, że może w przyszłości, jeżeli dalej będziemy wydobywali węgiel, to już się go będzie robiło zupełnie w inny sposób. To już też obsługa samych maszyn, tych kombajnów dołowych, prawda, które pracują na kopalniach, chodnikowe czy ścianowane, już wszystko są sterowane cyfrowo. Chyba, że znajdzie pan pod ziemią w Katowicach takie rzeczy, które przydadzą się Intelowi do robienia procesorów. No to wtedy kółko się zamknie. To by było ciekawe, ale... Wtedy Mateusz i Jarek dołożą się do tego biznesu. Prawda, Mateo? Oczywiście. Tak musimy zrobić. No. Pan jest graczem? No niestety nie. Ostatnie moje gry to Mario Atari 800XE. To daleko od Counter-Strike. Tak jest, wgrywane z taśmy magnetofonowej gry, tak więc no to były te czasy lat końca 80-tych, początku 90-tych. Dlatego pan był taki sceptyczny na spotkaniu, kiedy przyszedł SL i mówi, wchodzimy. Może ja nie byłem sceptyczny, tylko zastanawiałem się, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to wypaliło, prawda? Natomiast no trzeba podejmować ryzyka i tutaj też chylę czoła przed moim poprzednikiem Piotrem Uszokiem, bo on rzeczywiście tą decyzję podjął, tak? Mówi, okej, robimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyszło. A jak wyszło, no to już sami możemy dzisiaj ocenić. Oczywiście w mojej tam karierze z grami, no wiadomo, był okres studencki. Na studiach nie tylko grało się w karty, ale były pierwsze sieci. No, ale... I można było w Duke'a pograć, tak więc trochę strzelanki było. Tylko tak jak sobie mówimy dzisiaj o tej dyscyplinie, o której dzisiaj opowiadam, wyjątkowo w specjalnym wydaniu na żywo Oned Rano z Katowic, że tak jak kiedyś siedziało się przy stole i grało w karty, albo układało domino, albo biergi, cokolwiek takiego, tak dzisiaj możesz usiąść w Katowicach i rywalizować z kimś, kto robi to samo w zupełnie innej strefie czasowej na innym końcu świata. Tak. To jest fajne. I hasło streamuj odnosi się do właściwie wszystkich możliwych ludzi, którzy się w to bawią. Co fajne, też podglądamy sobie komentarze naszych widzów. Sporo jest rodziców, którzy mówią, podglądam, bo lepiej zrozumiem pasję synów albo pasję córek, czy córki, bo kobiety też w tym sporcie się rozkręcają. Tak. No, to jest sport nieograniczony, można powiedzieć, i myślę, że dla każdego. Oczywiście
ważny jest też umiar w tym wszystkim, bo od wszystkiego się można uzależnić. Też to jest bardzo, bardzo istotne. Też patrzę na przedział wiekowy poszczególnych graczy. Ten przedział wiekowy jest różny. Wiemy o młodych ludziach, którzy grają. Oni są najbardziej sprawni, bo to też potrzeba dużej motoryki do podejmowania decyzji, no tak, szybkiego klikania. Ale patrzymy na naszych zawodników, którzy dobrze sobie jeszcze radzą. I to jest wiek około 30 lat, prawda? Więc to też trzeba powiedzieć, 30 lat i wciąż dobrze sobie radzi za klawiaturą. Tak jest, tak jest. Jacy grzeczni są ci kierowcy tu w Katowicach? Przepraszam, że może jadę jak... Przepraszam widzów w Katowicach, o takiego, tak, tego pana w czerwonym... Ale no tablica jako warszawski, właśnie... dlatego. Nie, nie, wie pan co, gdyby on miał katowickie, to pewnie by nie krzyczał. Ale ja myślę, panie redaktorze, że to sympatii dla Onetu i to jest sygnał dawany, że widzimy, ja że pan gram. Jest i tak jest. Tak, to prawda. Oj, nieźle to wygląda. Natomiast zastanawiam się, ma pan takie telefony od kolegów z innych miast, którzy mieli swoją szansę, ale z niej nie skorzystali i mówią, że dobrze to u ciebie wygląda? Podpowiedź, co ja mogę zrobić, żeby tego typu klimat mieć u siebie? Znaczy, takich telefonów dotyczących tego, że nie skorzystali z okazji, nie miałem. Jasne. Natomiast są telefony takie, które, w których pytanie pada, jak zrobić, żeby mieć podobną imprezę u mnie. Tak? I to jest... A tego się nie da umiędzymiastowić? To znaczy, nie wiem, mamy imprezę w Gdańsku, w Katowicach i gdzieś jeszcze, żeby ja myślę, to połączyć? Myślę, że można by było się pokusić o tego typu rozwiązanie. Patrząc też z punktu widzenia naszej metropolii, to też by było możliwe. Są różne obiekty. Natomiast no, tym centrum dowodzenia musi być ten spodek z tą jego odlotową prawda, architekturą, która trochę też nawiązuje właśnie do tych wszystkich działań e-sportowych, trochę fantazyjnych, prawda, trochę opartych na swoją drogą, on już trochę lat ma. Tak. Ale tak, jak tak, się popatrzy tak, dzisiaj tak. w środku na tą scenę i na to, jak to jest zbudowane, jak to pasuje do historii, którą opowiada, no to pogratulować. No. To dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że takie oceny słyszę. A proszę powiedzieć jeszcze, na ile dzisiaj to, co zrobiliście w odniesieniu do biznesu, to znaczy nie spotykają się tylko gracze, ale właśnie przyjeżdżają firmy i tak dalej, na ile one potem zostają w Katowicach, na ile jest pan w stanie też wpłynąć na nie, żeby myśląc o rozwoju swojego biznesu, zaczynali go tu? No, mamy cały program przygotowany dla biznesu, tego, który chce tutaj zainwestować, albo tego, który chce się tutaj rozwijać. Każdy taka firma dostaje człowieka, który go prowadzi, można powiedzieć, za rączkę w tych różnych meandrach prawa miejskiego, pomagając w poszukiwaniu czy miejsca, gdzie to należy rozwijać, czy pomaga w załatwieniu poszczególnych dokumentów, które są potrzebne do prowadzenia biznesu tutaj. I myślę, że ta atmosfera przychylna dla biznesu jest jedna z lepszych w Polsce. I to słyszę właśnie od tych ludzi, którzy inwestują tutaj w Katowicach i mówią, no byliśmy w mieście XY, tam nie miałem możliwości spotkania się na przykład z prezydentem. Tam nie było takich rozwiązań, które powodowały to, że czułem się jak gdyby pod pewną ochroną. A macie specjalne rozwiązania dla branży IT? One są specjalnym parasolem? Nie, one są ogólne dla wszystkich. Natomiast rzeczywiście jakby w naszych całych tych projektach i promowaniu miasta zwracamy szczególną uwagę i mówimy o tym, że brakuje nam firm nowoczesnych technologii. I te nowoczesne technologie, no to przede wszystkim branża IT. Gratuluję zatem. Niech się udaje. Bardzo dziękuję bardzo. Za spotkanie i za rozmowę. Marcin Krupa, prezydent Katowic, był gościem właściwie u siebie. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma sprawy. To jest fajne, że jest pan dla nas niezłą przepustką. Gdzie byśmy nie chcieli wjechać, tam nawet nikt nie pyta, czy mamy prawo, a mamy. Tutaj jest szczególna kontrola i muszę powiedzieć, że prezydent nie ma tutaj porów. Musi przejść wszystkie procedury. Ale to dobrze, bo to dla bezpieczeństwa nas wszystkich i to jest bardzo ważne. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo serdecznie za spotkanie i rozmowę. Dziękuję.